Te za chwilę w Onet Rano pojawią się ludzie, którzy będą z nami rozmawiali o seksie. I to o seksie... Dzień dobry, zapraszam pani Hanno serdecznie. Czy jakoś pomóc, czy coś? Nie. Dziękuję bardzo, natomiast ja już mam jeden pomysł. Już się zaczyna. Dzień dobry, panie profesorze. Dobrze, żeby że pan się jest. Pomóc, żeby tak. To siedzenie trochę podnieść, żeby musi pan ja nie była sam sobie tak ewentualnie ciach, pobawić się. I żeby ogólny wyraz artystyczny prawdziwym był dobry. W japońskim aucie, no trochę tam trzeba pomóc. Czy ja mam pomóc? Pomóc, proszę, dobrze. Bo ja nie wiem, co. Dobrze, ten... oczywiście nie, ja jestem pod tego, ja to tam... No i co? No, Bakuła sobie poradzi. Nie, no dobrze. Rozumiem, że nie ruszamy do momentu, aż Bakuła się nie usadowi, dobrze, tak? Tak, niech ale... zapnie się. Niech się zapnie, ale jak ja nie chcę być księdzem, ja chcę siedzieć prosto. Ale nie, no to źle poradził, no Ani, Boże, tutaj no. Trzeba wstalić do dziury. Nie, nie, ja muszę jednak jej pomóc. To dobrze, to pogadajcie sobie, proszę zająć widzów czymś, nie wiem, opowiedzieć o życiu, o seksie, dobrze, a ja zaraz wrócę. Jednakowoż nie chcę być przypiętym księdzem. Nie, nie, Hanka po prostu się denerwowała, że z przodu się wygląda nie tak jak jest trzeba. Mamy pierwszego takiego gościa, który proszę, o, proszę mówić o, kiedy. Już, idealnie? Tak. Może milimetr do tyłu. Do tyłu. I teraz tak, o. O, dziękuję bardzo. Dopiero w kamerę wchodzisz w całości. Wiesz co, nie, bo ja to oglądam, nawet oglądałam teraz poprzedniego żużlaka. Tak. Niestety, według mnie też wygląda. Ale na Jezus, nie. Jak wytrzymać w ogóle z kobietą? No to macie, a jak ona w łóżku już tak mamy też gada, grę to wstępną do tego, nie, co do nie, w ogóle. Pani piszcze? Pogadajmy o tym. A pani w ogóle wie, że widzowie patrzą na nas na żywo już teraz też? Tak. No, to dobrze, okej, okay, to super. Nie, to dobrze. Czyli tak, poszło w świat, że Bakuła piszczy. Nie! Że marudzi, że fotel w ogóle nie taki i cały czas. Nie, a to może to jest jakiś tak wstęp jest do znajdowania jakichś wymówek, że w ogóle. Nie. Zdarzyło się pani częściej zgadzać, czy częściej odmawiać mężczyznom seksu w życiu? Tym swoim ukochanym. Musiałabym policzyć. Proszę to robić, mam czas. Właśnie liczę. Mi się wydaje, 367, że. 367, 368. No nie aż tak, ale myślę, że raczej. Raczej nie dopuszczałam do sytuacji, w której będę musiała odmawiać. Bo jakby dopuszczenie już do sytuacji, gdzie jest jakiś seks, to jest no, pewne przyzwolenie, prawda? Tak. No więc potem nagle w połowie takiego przyzwolenia odmawiać, to jest chamstwo. No nie, ale jak się okazuje, że, nie, że on akurat miał być lepszy, bo wyglądał na przystojniejszego, wydawało się, że wszystko tam działa tak, jak powinno, a nie działa, no to chyba można przerwać, nie? Czy nie? No nie, to wie pan, to jest bardzo trudne, bo zranić można każdego bardzo łatwo, a szczególnie w łóżku. I lepiej jednak przemyśleć sprawę przed tym, zanim to robisz. Ale jest czas na myślenie, jak tam serce o wszystkim decyduje. Przecież chemia, tak. No i chemia. A tak? Chemia. No i chemia, nie? O jakim sercu? Jezus, otworzyło mi się od razu na zdradzie. To przypadek, panie profesorze, czy nie? Których osób przychodzi do ciebie więcej? Zdradzanych czy zdradzających? Czego od ciebie oczekują? Proszę odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o gabinet, no to wiadomo, że tych, którzy są zdradzani, to tych osób jest więcej, bo te osoby częściej nie dają sobie rady z faktem, że zostały zdradzone, zranione, aczkolwiek są osoby, które same zdradzają i nie radzą sobie z tym na zasadzie, czy zakończyć ten swój związek, czy ukrywać tą zdradę. Że to nie jest dla nich nieraz taka sytuacja komfortowa, albo przychodzą osoby, które są przez wiele lat w tak zwanych związkach równoległych, czyli jest na przykład żona i jest druga kobieta w ich życiu, jedną i drugą, ten ktoś mówi, że prawie tak samo kocha. Kocha tak samo, a pożąda tak samo? Tak, tak. Też, tą drugą osobę nawet chyba nieraz bardziej niż pierwszą pożąda, dlatego my z Hanką dużo mówimy o namiętności i pożądaniu i o tym, że nie dajmy się zwariować. A co was w ogóle spotkało, że akurat pan z Hanką o tym mówi? No my się długo poznaliście znamy. Się w gabinecie? My się bardzo... nie! Myśmy się poznali w ogóle przez Izę Jarugę Nowacką w jakimś miejscu, gdzie walczyliśmy o prawa kobiety, przede wszystkim z ustawą przemocową i z aborcją i tak dalej, i tak dobrze dalej. Dobrze wam się gadało o seksie, tak? Tak, bo po nam prostu... się zawsze dobrze... O wszystkim nam tak. się gada. Natomiast świetne było to, bo co... On napisał książkę, bo
mniej więcej profesor pisze książki o grubości 700 stron. No, znaczy to jest przeciętna ale grubość. No, ale seks to jest... No, no to jest kawał roboty. Kawał życia. I on pisze strasznie grube książki, ja strasznie grubo te książki czytam. Znaczy ja to czytam. I co on napisze i ja przeczytam, to potem dzwonię do niego i mówię, wiesz co, no myślę, nie, nie. Nie? To nie tak jest, jak napisałeś. Ale co, bo on teoretyk, a pani praktyk bardziej? Ja nie praktyk, ja mam co innego. Ja mianowicie jestem malarką, tak. Portrecistką. I zrobiłam w moim życiu, myślę, że około 2000 portretów. Mhm. Jeden portret trwa średnio 3-4 godziny. Więc te 4000 godzin... Takich stosunków nie ma. Pan jeszcze pan jest jeszcze. Mowa o stosunkach. O stosunkach, a nie tak. I wszyscy moi modele, bo mężczyźni bardzo chętnie się rysują, tak. Wszyscy moi modele i wszystkie moje modelki na koniec, jak już tak gada, że tamtego, wszyscy są strasznie wspaniali i mają udane życie seksualne przede wszystkim. To potem po 2-3 godzinach tak wymiękają i zaczynają sypać. Wiesz co, Haniu, na początku mówiłem, że jest dobrze, ale ta moja żona coś... No, tak. Ale jak na żony narzekają, a przyznają się pani, się przyznają do zdrady? No bo jemu to muszą... Ale oczywiście, że tak. No, znaczy, łatwiej. Przyznają się do zdrady, no ktoś zdradza, to się przyznaje, bo raczej chce usłyszeć to, co chce usłyszeć i tak. Czyli chcę usłyszeć, że dobrze robi. Powie, nie, martw się, no to jest normalne. Tak, że tam nie wiesz, trudno żyć z jedną przez całe życie, tak? Tak, okay. Że jeden samochód na całe życie to może jest za mało, prawda? I tak sobie rozmawiamy. I jak to się wszystko zbierze w taką kupę, znaczy jak to się wszystko ładnie zagrabi, to z tego wychodzą tak, jak jego badania są statystyczne i tak dalej, to moje też. I ale one się rozjeżdżają, wasze badania, że tak powiem? Zupełnie. Bo pani jest bardziej empiryczna, tak? On jest excelowy. Książka nazywa się Seks, teoria i praktyka. To jest wybitny teoretyk. A ja jestem wybitnym praktykiem, dlatego że ja mam do czynienia z ludźmi, którzy myślą, że wszystko jest w ich życiu w porządku, dlatego robią sobie te portrety, a w trakcie naszych rozmów wychodzi, że jednak... Że jednak nie. Zapytam tylko, czy panie profesorze, czuje się pan obrażony, kiedy mówi Hanna Bankuła, że pan jest tylko teoretyk? Wie pan, nie, dlatego że taką rolę żeśmy sobie tutaj już wypisali i żeśmy sobie nadali. W związku z tym moja rola jest znacznie bardziej wygodniejsza, dlatego że ja opisuję pewną rzeczywistość, ale właśnie na podstawie badań i konstruowania określonych teorii. I ja opisuję rzeczywistość, którą badam na próbach 2000-3000 osób i to są próby o charakterze ogólnopolskim. I nie boli mnie to nawet, jak Hanka mówi, że się nie zgadzamy, czy wyniki moich badań nieraz nie zgadzają się z jej obserwacjami, które ja traktuję jako także ważną metodę badawczą. Ale obserwacje Hanki dotyczą pewnej określonej grupy ludzi na przestrzeni, lat. Natomiast ja opisuję ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. I dlatego troszeczkę mamy inne perspektywy. Panie profesorze, a kochają się inaczej na wsi, a w mieście? Trochę tak, dlatego no bo dla wsi w strefach ludowych. Nie, to już są stereotypy. To już są obalajmy je właśnie. Ale niewątpliwie jest tak, że jeszcze na wsi jest większe przywiązanie do tradycji czyli religijnej. Czyli mniej zdradzają? Może nie aż tak mniej zdradzają, ale mają większe poczucie winy związane ze zdradą. No dlatego, jak słyszą co niedzielę swoje nazwisko z Zambony, no to co mają zrobić? No, już tam może wszystko tak, wiadomo. Ewan, może tak nazwiska nie słyszą co niedzielę, ale nieraz sąsiedzi wiedzą, co się we wsi dzieje, które dziecko do kogo jest podobne, Jezus, prawda? I to są takie tajemnice danej społeczności lokalnej. Ale niewątpliwie w tej społeczności wiejskiej ludzie są mniej anonimowi. W związku z tym, kiedy ludzie chcą prowadzić znacznie bardziej bogate życie erotyczne, to duże miasto jest znacznie bardziej sprzyjające temu. A co to znaczy dzisiaj bogate życie erotyczne, pani Hanno? Na przestrzeni lat, jak to się zmieniało?
Myślę, że jak na przestrzeni mojego życia erotycznego, że tak powiem, jak idzie... Otwarta jest, nie? Każda Polka jest tak otwarta, czy jej się tak... Nie, nie, ja z każdą Polką bym nie mógł napisać książki, ale z Hanką mogłem napisać, dlatego że to, co Hania mówiła na początku, my się już przyjaźnimy prawie 20 lat i dużo historii ze swojego życia, znamy, tak, ale otwartość Hani w mówieniu o swoich doświadczeniach jest no, duża na tle innych kobiet. Inne kobiety no, mówią o tym, ale bardziej traktują to w kategoriach intymnych. Mhm. Natomiast Hanka ma taką bardzo cechę prospołeczną. Mówiąc o swoich doświadczeniach w życiu, wzmacnia inne kobiety w tym, żeby miały poczucie swoich praw, w tym praw seksualnych, prawa do przyjemności, ale także prawa do zakończenia związku i żeby kobieta nie tkwiła w związku, który jej po prostu nie odpowiada. Straszne gaduła, nie? Ja nie wiem, jak dwie się gaduły spotkały. My się strasznie się przegadujemy, ale w pozytywnym sensie. Ja chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jestem prospołeczna w tym, co robię i mówię, ponieważ podchodzą do mnie strasznie dużo kobiet, zupełnie obcych, na ulicach. Centra handlowe Plaga. Dziękuję pani, w życiu bym się nie rozwiodła, gdyby nie pani. Wyrzuciłam gada, mam drugiego męża, mam jakąś córeczkę fantastyczną, potwory. Proszę pani, mój mąż był alkoholikiem, ja myślałam, że ja się muszę nim zajmować, a pani powiedziała, że po prostu jak ktoś lubi, to im się zajmuje, lepiej nie. I mówi, wie pani co, ja po prostu odeszłam. Ja odeszłam w ciągu 2 dni. Dzięki pani, nigdy bym nie odeszła. Wie pan, miód na moje serce. Myślę, że profesor też ma jakieś takie sukcesy, gdzie ktoś mu strasznie dziękuje. Bo ja bardzo poważnie traktuję te rozmowy. Tylko mam takie poczucie, jak słyszę i profesora z tyłu, i panią tutaj, bliżej mnie, że z tą edukacją jest strasznie marnie, jeśli oni muszą się dowiadywać rzeczy z pozoru oczywistych, że to nie ma musu, że to można uciąć. To, że ksiądz nie zabrania i mówi jest... Bo jak słyszę, że posłowie PiSu mówili do swojego byłego radnego, który molestował swoją żonę, że jesteście dla siebie stworzeni, nie kończ tego, tylko bądźcie z nią, udawajmy, że nic się nie dzieje, to że ta edukacja jest właściwie potrzebna permanentnie. No. Ta edukacja jest potrzebna, ponieważ kobieta w Polsce ciągle jest w XIX wieku, będąc w XXI wieku winni. Znaczy zakupy robi w XXI, a w tyłek dostaje w XX albo w XIX. Mentalność jest strasznie zapleśniała. Ale ich, czy wasza, czy nasza? Myślę, że obie rzeczy, ponieważ jest taki, tak, kobieta bez mężczyzny to pół kobiety, o dziwo, jest taki ogólny pogląd. Kobieta się boi zostać sama, ciągle nie ma grup wystarczających wsparcia, żeby ona pobita, stłuczona na kwaśne jabłko i dziecko też poszło i co z tego, że ona pójdzie złożyć doniesienie na policję, jak policjant jest szwagrem tego, co ją leje. W mojej miejscowości. Tylko się ośmieszy. Mhm. Bo każdy zawsze powie, jak się baby nie bije, to je wątroba gnije. Takie słodkie powiedzonka polskie. I w związku z powyższym ta kobieta boi się woli dostać lanie, niż się ośmieszyć, czy też zdeprecjonować. Wchodzimy, i to jest nieszczęście. Wchodzimy na trochę szerszą sferę życia, czy relacji damsko-męskich, niż tylko seks. Ale rozumiem, że tego się nie da oddzielić, prawda? Nie można się całe życie tylko kochać, nie gadać ze sobą, nie patrzeć na to z szerszej perspektywy, panie profesorze. Dlatego my mówimy, że tym całym ważnym procesem w związku jest proces komunikowania. My też mówimy o tym, że miłość jest piękna, fantastyczna, ale żeby też ludzie mieli taką świadomość, że ta miłość i ta namiętność ulega z czasem pewnym przemianom i żeby też z tego nie robić tragedii narodowej, ale żeby sobie zdawać sprawę z tego, że ta relacja namiętności się zmienia, tylko że w momencie takim, kiedy ludzi łączy tylko na przykład seks i on jest super, to my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Natomiast życie nie składa się właśnie tylko z seksu. Tak jak Hanka w książce mówi, o którejś godzinie wieczorem poza seksem to jest czytanie książki i przeglądanie jakiejś prasy i zajmowanie się bardziej sobą, że seks jest jednym z elementów
naszego życia. I on nam nie przesłoni tych 24 godzin. Dlatego też ludzie muszą potrafić się wzajemnie w życiu wspierać i o tym cały czas nasza książka. Mam cały czas rozdział Zazdrość otwarty, nie wiem co otworzę, to po prostu teraz mi się trafiło. A jest pan zazdrosny? Jeszcze nie mam powodu, ale w granicach przyzwoitości tak. Natomiast tutaj otworzyło mi się na... No jestem troszkę. O wyjazdach integracyjnych. O to nie. To ja mówię, drogie panie, żadnego jeżdżenia z gołą sekretarką nie ma. Ale panie też mają wyjazdy integracyjne. No nie, zupełnie nie. Ja uważam, że po prostu... okazja czyni złodzieja. Prawda? I że po prostu... Mężczyzna młody, wie pan, no, żeby te wyjazdy integracyjne miały w sobie jakikolwiek smak. Inny element wiesz, niż napić się. No właśnie, to szkolenia następują po upiciu się i wejściu do jacuzzi, prawda? No. I teraz tak. A co, to jest naturalne środowisko dzisiaj w Polsce do zdrady? Właśnie ja myślę, że bardzo tak. Sytuacja? Bo się uważa, że 100 km od domu to już no potem nie, już, to, nie, już to nie zdrada. To nie zdrada, no. Także znaczy, myślę, że to jest tak. Badania te nasze z 2017, ze stycznia, one pokazały, że w zasadzie w tej chwili z miejscem pracy wiąże się najwięcej zdrad. Albo zdradzamy w samym miejscu pracy, albo zdradzamy w czasie delegacji, albo do zdrady dochodzi w czasie właśnie spotkań integracyjnych. I dlatego też o tej zdradzie mówimy, ale bez przesady, to nie tylko to. Nie tylko te miejsca związane są z zdradą, ale warto podkreślić, że coraz Polacy coraz częściej czy coraz więcej czasu poświęcają na pracę i praca u niektórych się też tak trochę wiąże z tym seksem. Czy może jak nie wiąże się, to przynajmniej miesza. Ale zdradzają częściej, panie profesorze, niż kiedyś? Nie wiem, rok do roku to jest wzrost? Nie, to nie jest taki, my nie obserwujemy takiego wyraźnego wzrostu osób, które zdradzają. Natomiast niektórzy mówią, bo Polacy więcej zdradzają. No. Nie, w Polsce coraz więcej jest osób, które są tak zwanymi singlami. A singiel zmienia partnerki czy partnerów seksualnych i te osoby nie mają poczucia, że kogokolwiek zdradzają, bo nie są w związku te osoby, tylko na tle innych części zmieniają partnerów seksualnych, a innym się wydaje, że zdradzają, no i nikogo nie zdradzają. Pani Hanno, ale w tym kraju, który mimo wszystko no jest, przecież już nawet nie wiem, jesteśmy w takim mieście, które wykoślawia to spojrzenie, ale katolicyzmu jest sporo w myśleniu, w zachowaniu i tak dalej, no. Dulskiej też od cholery w nas. A no to gdzie tam ten seks, jak on wygląda, pani zdaniem? Wie pan co, to badania też i to, o czym mówimy w naszej książce tutaj, pokazują, że religia w Polsce odgrywa znaczenie tylko w grupie osób głęboko wierzących i systematycznie praktykujących. I to coraz mniej, bo w grupie osób na przykład, które zawarły związek do 29 roku życia, tylko 1% Polaków nie współżył przed ślubem. Na pierwszej randce w tej grupie współżyło już 6% no to ładnie. Osób. A w grupie osób, które są po 50 roku życia, do ślubu nie współżyło prawie 9% badanych. No to jest znacząca różnica i ta różnica właśnie pokazuje te przemiany obyczajowości i to, że ta polska religijność w sferze seksu nam aż tak bardzo się nie sprawdza, chociaż wiele ludzi ma jeszcze w Polsce duże poczucie winy za to, co tam w seksie się dzieje. A ja zawsze mówię profesorowi tak, mówię kochany, kochany mówię, gdzie ty robisz te badania? Czy ty je robisz w szkółkach niedzielnych i w przykościelnych? Nie no, jak ma 3000 przypytanych, to może być 2,5 spod kościoła, bo po prostu poglądy tych osób, które są badane, to nie są poglądy Europejczyka. Więc gdzie są prowadzone te badania? Bo cały czas się mówi, że o jakimś dziewictwie. No ja nie wiem, bo to już chyba dawno przestał być problem, w sprawie którego się ankietuje, bo bycie dziewicą lub nie bycie, to jest prywatna sprawa dziewicy. No i
No ale ona będzie dziewicą albo nie, nie za sprawą swoją własną, tylko ktoś tam się musi do tego przyłożyć, nie? No tak, ale wcale nie tak chętnie, jak się okazuje. Że to nie jest tak jak w krajach arabskich, że ta dziewica no tak. jest wymarzonym towarem i właściwie mam przyjaciółkę, miałam przyjaciółkę, lekarkę, która zajmowała się zawodowo zaszywaniem, znaczy wtórnym zaszywaniem walierii, tak. I ona, to było naturalne, ponieważ za takie coś jak strata dziewictwa można stracić głowę. W związku z powyższym ona szyła jak najęta i w związku z tym to dziewictwo jest warunkiem w ogóle istnienia, prawda? No. Wyobraża pani sobie, nie wiem, powiedzieć tak komuś w kościele przy ślubie, ale wcześniej się z nim nie przespać? Ja znam takie wypadki i dwa znam takie wypadki, które skończyły się tragicznie. Znaczy, dwa wypadki. Jedno skończyło się szpitalem dla panny młodej w noc poślubną, bo dostała lanie takie, że hej. A drugie się skończyło tym, że to była historia mojej takiej przyszywanej ciotki, która przed wojną wyszła jako dziewica za mąż. To tam wtedy było częściej. No i mija rok, matka ją pyta, mówi, ale jak tam to, jak tam z tymi moimi wnukami będzie i tak. Ta córka mówi, że wszystko jest w porządku i na pewno będą te wnuki. Po dwóch latach okazało się, że oni w ogóle ze sobą nie spali, bo on nie umiał. A i też nie miał czym. W związku z powyższym, ona nie wiedziała, no myślała, że to takie buzi i ten, to jest po seksie. To jest po seksie. No. Ale panie profesorze, hasło nie umiał to jest coś, co dzisiaj też występuje w XXI wieku? Tak, ja mam pacjenta też takiego z ubiegłego tygodnia, gdzie rzeczywiście ten związek, ale to jest w grupie świadków Jehowy. Mhm. To też rzeczywiście nie doszło do żadnej relacji seksualnej przed ślubem, a po ślubie okazuje się, że nie mają te osoby pewne problemy, dlatego że jego umiejętności nie są takie, jakby ta żona chciała, żeby były. No, jest zadowolona, że on nie współżył przed ślubie, ale przed ślubem tak jak i ona, ale nie jest zadowolona, że dalej nie współżyje. Że on nie ma pewnych umiejętności. No, a co to znaczy umiejętność? Boże, no współżyć to współżyć. Przecież to jakoś to nawet się tego nie ma jak nauczyć, nie? To no wie pan, to jak ktoś jest może młody, to tak i w sytuacji, kiedy jest duży popęd seksualny, duża namiętność, tak, to może i to nie jest aż taka wielka sztuka, chociaż to jest niewątpliwie to sztuka. Natomiast w pewnym wieku, jak już się ma określone lata i bardzo się siebie również i kontroluje i ocenia, a jednocześnie, jeżeli tyle lat nie współżyjesz, to jednak o tym myślisz, czy ci wyjdzie, czy wszystko będzie dobrze, czy sprawdzisz się w tym seksie. Czyli za dużo myślisz, czy ona będzie nie chodzi, tak? No tak i przez te lata się jednak trochę myśli o tym. Nie no, to jest tak jak ktoś nigdy nie prowadziłby samochodu i pojechał na rajd, no. No prawie tak samo. To jest dokładnie to samo. Także po prostu nie dość, że nie poczytał, jak ten samochód jest zbudowany i nie wie, jak go uruchomić, to jeszcze do tego wszystkiego nie wie. Zwolnić, jak się trzymać. Niektórzy za bardzo przyspieszają właśnie. No, szalone przyspieszenie jest przede wszystkim problemem w seksie. Tak. Ponieważ no, jeżeli ktoś nie ma pewnej wprawy w tym, żeby umieć sterować swoim wytryskiem, czy tam czymś w tym stylu, to po prostu dzieje się to wszystko poza nim, ma straszne kompleksy, a z kolei nikt mu nie pomoże i dlatego bezcenny jest profesor, naprawdę, bo czyli niego do można... Niego po receptę, a do pani po praktykę. A do mnie, ja żebym po prostu... Ja mam umiejętność, myślę, ustawiania spraw w proporcji odpowiedniej, że nawet najbardziej zapłakane się sierotki, które przychodzą do mnie wyć, że im się coś w życiu nie uda, wychodzą roześmiane. Także jednak, bo każdą sytuację można bardzo dobrze
pokazać komuś, który on jest po prostu. No nic, widzimy, jak to się będzie seks z polityką no, zaraz nie, no zaraz się połączę, po jak to Hausnera zapytam o seks także, jak to no, w polityce. No ale oczywiście, że tak. Szanowna pani Hanno, bardzo dziękuję. Inaczej nadzieję, się, pani inaczej nie, się nie da, duże dzięki, do zobaczenia. Profesor Izdebski, Hanna Bakuła.